Dar powołania, łaska powołania, działanie Boga jest, w Jego miłości jest niezmienne. Jest, jest tą bożą ofertą, jak mówił człowiek, którym się fascynuje papież Benedykt XVI, czyli teolog Józef Ratzinger, to jest ta przygoda odkrywania Boga i Bóg, który nam się, nas odkrywa przed nami samymi. Ale obserwujemy ze strony człowieka pewne coś, co, taką rzeczywistość, którą nazywam przesunięciem antropologicznym. Ono jest obserwowalne nie tylko na gruncie powołań, ale ono jest obserwowalne również w dorastaniu dojrzałości młodych ludzi do małżeństwa, do rodziny, do podjęcia zawodu i tak dalej, i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Pytamy tutaj, dlatego to jest bardzo ważne, dlatego że podjęcie decyzji czy rozeznawanie, podjęcie decyzji to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to już jest decyzja na, Przyjęcie konsekracji zakonnej, święceń kapłańskich, czy decyzję odpowiedzenia, szalonego odpowiedzenia przy ołtarzu wobec drugiego człowieka i kościoła, w obecności Boga, ceł. To mówi nam o jakimś charakterze dojrzałości człowieka. No ale możemy też postawić pytanie, jeżeli jest to przesunięcie dojrzałości, w tym przesunięciu antropologicznym, to skąd ono się bierze? Czy to jest jakiś automatyzm, czy to wynika. Przepraszam za wyrażenie, taki mamy klimat, czy, czy jeszcze z innych czynników. No to, to jest bardzo wi wieloaspektowa rzecz, i tak naprawdę można by temu poświęcić całe sympozjum, jeśli nie kilka serii sympozjów na temat antropologii, dzisiaj zagubienia antropologicznego. Kiedyś bazowaliśmy bardzo mocno na dojrzałej rodzinie jednolitej, spójnej. Dzisiaj problem się przesuwa, jeśli chodzi już sensu stricte o rozeznanie powołania, odczytanie powołania, bardziej przesuwa się ze środowiska rodzinnego na środowiska pozarodzinne. To będą grupy, w których formuje się dany człowiek, to będą ruchy, czy będzie to droga neokatechumelna, czy to będą doświadczenia osobiste, na przykład spotkań ludzi, którzy zafascynują mnie. Proszę też pamiętać, że decyzja o wstąpieniu, tak się to określa, czy podjęciu życia, na przykład wejście do nowicjatu, najpierw postulatu, nowicjatu, wejście do seminarium jest niedecydujące, nie, nie, nie to nie, jakby nie, nie zamyka sprawy, to wejście na inny etap rozeznawania. Trzeba pamiętać, że ten, kto przychodzi do, do postulatu, nowicjatu, czy prosi o przyjęcie do seminarium, to nie jest gotowy materiał do konsekracji czy do przyjęcia święceń. Dotykamy tutaj problemu dojrzewania w powołaniu. I wobec tego to jest cały charakter formacji: formacji ludzkiej, formacji duchowej, formacji psychicznej. I formacji duchowej, która zamyka i właściwie jest, jest obecna we wszystkich pozostałych. I ja bardzo się boję, jeżeli ten akcent przesuwamy na formację intelektualną, czyli powiedziałbym, jeśli położymy na jednej wadze indeks w seminarium i cztery tomy brewiarza, to i tak indeks przeważy, prawda? taki obrazek. To jest bardzo niebezpieczna tendencja, bo wiedzieć nie rozwiązuje jeszcze wszystkiego i bardzo się boję niebezpiecznych tendencji psychologizacji w formacji. Nie jestem przeciwnikiem, ale odpowiedź na gruncie psychologii nie jest odpowiedzią wystarczającą i miarodajną. Musimy brać pod uwagę pewne elementy dojrzałości psychicznej człowieka która wpływa na dojrzałość osobowościową, ale to nie rozwiązuje nam problemu. I stąd, jeżeli mówię o tym przesunięciu antropologicznym, to szczególnie na tym gruncie dojrzałości psychicznej mamy do czynienia z poważnymi, że tak powiem, w tej chwili trudnościami nie tylko na forum powołania kapłańskiego, zakonnego, ale również małżeńskiego, ogólnoludzkiego, ogólnoludzkiego.